Witam. Dzisiaj kilka słów pokażę zaraz wam zresztą. Pójdziemy tam, bo Darek z Henrykiem fugują fugą epoksydową basen już. I tyle. Słuchajcie, ale na początek, zaraz tam pójdziemy, początek tak troszeczkę inaczej. Widzicie, pusto, nie ma samochodów, wolne. W Niemczech koniec karnawału, mają jakieś umcugi, czy jak ktoś tam po ich niemu nazywa, więc piją. Ogólnie większość ich w te dni, teraz w ten weekend ostatni, pije i się bawi w ten sposób. Może ostatni tydzień nie zaglądałem w komentarze na YouTubie. Nie wiem, co tam się dzieje i tyle, ale z dwa filmy wrzuciłem. Wrzuciłem też tą ankietę, o tak sobie zobaczyć mniej więcej, kto mnie ogląda i kto na tym YouTubie rządzi. I co się okazało, że na YouTubie rządzi Konfederacja. Przeszło 50% na 1400 oddanych głosów. Czyli przeszło 700 osób zagłosowało, że za Konfederacją jest. Ja nie jestem, ale no, tak dla was i dlatego, żeby powiedzieć, jak to wyglądało. Byłem w szoku, bo myślałem jednak, że więcej osób tak, takich tych z platformy, z tej strony ogląda mnie. A tu nie, jednak Konfederacja. Oczywiście to nie jest taki typowy sondaż, jak robią fachowcy, nie? Ale coś tam już nam pokazuje. I co? I zaraz idziemy? Dobra, o tym już kończymy. Tę ankietę chyba usunę, bo żeby tam nie było mówione, że w politykę jakoś uderzę. Nie, o tak sobie dla zabawy myślę. Zobaczę, na kogo głosują moi jakby ludzie, którzy mnie oglądają, tak? W większości, nie? Ale tam nie mogłem zrobić, na przykład lewicy nie mogłem dodać, nie mogłem dodać na nikogo, bo tylko 5 opcji można było. Niektórzy tam pisali, że lewicę, że PSL powinienem z Hołownią połączyć, ale to nieprawda jest, bo to w sumie po wyborach, jeżeli wygra opozycja, to i tak o te wszystkie partie będą musiały koalicję stworzyć, więc to jakby oddzielne są partie, a później po wyborach i tak będą musiały się dogadać. No, ale to mniejsza z tym. Zobaczcie, pierwszy zysk, który pojedzie do Polski. Takie coś się trafiło ze stali nierdzewnej. Nie wiem, co to było nawet, wiecie? To jakiś podgrzewacz albo coś takiego. To tylko zablokowane, żeby drzwiczki się nie machały. I szeryf się pyta mnie, czy ja to bym wziął. No pewnie, żebym wziął. Nawet jak się nie przyda, mi to sam złom, bo to jest stal nierdzewna, to kasa. Dobra, ale idziemy już teraz na górę, do chłopaków. A pokażę wam po drodze, co ja też robię. Także przy okazji zobaczycie, to trzeba zapakować na busiora, żeby tam już w oczy nie koliło nikogo, żeby nikt nie chciał tego sobie przytulić. I co? Zima się skończyła, nie ma śniegu już, tam jeszcze na tej stronie takiej, gdzie nie ma słońca, troszeczkę go zostało, a tu w ciągu 2 dni śnieg nam zniknął. Czyli mamy już po zimie. Nie wiadomo, czy jeszcze ona wróci, czy nie wróci. Trudno to powiedzieć. Na razie ten tydzień ma być ciepły. Także jak będzie już coraz cieplej, to później przejdziemy na elewację. Ale jak będzie już cieplej. A tu pokażę wam, co ja robię najpierw. Ciemno. To będzie jeszcze ciemniej. Widzicie, jaki to jest kolor? I wszystkie ściany będą na taki kolor pomalowane. To akurat ja robię. Odciąć u góry, u dołu trzeba cokolwiek obkleić jeszcze, przemalować pod tym dużym wałkiem i pomału do przodu. Szeryf powiedział, że czy 2 dni mi starczy. Ja mu powiedziałem, że 2 dni, ale to tylko ten korytarzyk. I tak to jest. No, niektórzy nie mają pojęcia, ile się pewne rzeczy robi, a malowanie tutaj jest, a jest. Ale pewnie po niedzieli mi Niemiec pomoże któryś. A tutaj robią nasi glazurnicy. Co wy tam, panowie, robicie? Udajemy, że pracujemy. Aha. Zobaczcie. Fuga, czyli Dariusz. Co, przejdziemy tu z tej strony. Dariusz zaciąga. Pozdrawiam syna i żonę. Czekaj, co ty robisz w ogóle? Fuguję. A, fugujesz. Czyli Dariusz napycha fugę epoksydową. Ach, drugi majster. Czyści fugę. Proste. Epoksydową. Specjalną gąbką. Nawet jak widzę. Proszę bardzo.
żeby nikt nie mówił, że my robimy zwykłymi takimi gąbkami, jak na przykład są tutaj, zaraz wam pokażę. Bo tutaj są takie gąbki, bo najpierw nie wiedzieliśmy, że to te gąbki są do tego i mieliśmy przygotowane takie kuchenne zmywaki. Też by robiły swoją robotę, ale się okazało, że mamy specjalne gąbki do fugi epoksydowej. Taka gąbka starcza na ten kawałek, bo nie starczy, co tutaj wymazałeś. 10-15 metrów. No, 10-15 metrów i jest do wyrzucenia, bo fuga epoksydowa niestety zżera to. Poza tym, czy ta fuga jest dobra, czy nie, no to nie wiem, nie? Heniu, kiedyś już robiłeś tą fugę, nie? Ona się odbarwia? Nie, ona jest zajebista. Aha, jest bardzo dobra, się nie odbarwia chyba. Nie, się nie odbarwia i jest naprawdę, polecam. Rewelacja. I poleca. I Henryk poleca, i Darek też. Pierwszy raz robisz chyba fugę taką, nie? Ale już poleca, także jest ok. Czyli musi być... Lepiej się robi niż tam, to dla mnie. Lepiej? I zobaczcie, jak się fuguje, to też tak delikatnie, żeby nie za bardzo pobrudzić płytki, żeby później było jak najmniej zbierania. Dokładnie. Bo taką zwykłą fugą to możecie tam sobie inaczej się to, nie tak trzeba się pilnować z tym, nie? No i tyle. A tu wam pokażę ciekawą rzecz jeszcze. Jeszcze łazienka nieskończona, ale płytek zabrakło. Tu już tak mniej więcej to wygląda. Tu jeszcze pokażę basen. Basen już w poniedzieli, chyba we wtorek, będzie napełniany wodą. Także ten. Muszę iść tylko wyłączyć radyjko na chwilkę, bo nie wiem, jak go się wyłącza. O, już jest wyłączone. Nie będzie nam tu burczało. I pokażę wam gąbkę do fugowania fugą epoksydową. Wiaderka wam nie będę pokazywał, to jest, bo mam akurat chyba 3 kilo tutaj jest, firmy jakieś tam, bo są różne firmy. Na 3 kilo na raz rozrabiać jest za dużo, bo nie zdążyłoby się wyrobić i by ona zastyga, maks godzina i trzeba ją wyrobić, pewnie pół godziny tak najlepszy okres jest. A to jest, zobaczcie co to jest. To jest gąbka do zbierania tej fugi pierwszego, takiego wstępnego. Co najciekawsze, pokażę wam zaraz, jak to działa, bo każdy by był zdziwiony. My też nie wiedzieliśmy, do czego to jest i co to jest, bo nigdy czegoś takiego żeśmy nie spotkali. Ale Dariusz, przez przypadek, zaraz wam pokażę, co zrobił. Bo my takie fachowce, że nie wiedzieliśmy, że to działa w ten sposób. Popatrzcie. Fajna sprawa, nie? Już prawie mamy. Zobaczcie, jak ładnie rośnie. Super, nie? Żebyśmy przez przypadek nie odkryli tego, czyli Dariusz, żeby tego nie odkrył, to byśmy te gąbki po prostu wyrzucili. Taka prawda, co nie? No, ale przez przypadek się udało dojść, a po prostu byśmy robili wtedy tamtymi takimi kuchennymi zmywakami. One też bardzo szybko, dosłownie trochę i przy fudze epoksydowej już jest do wyrzucenia i następną trzeba brać. Czyli najpierw tak się to pomału, tą mniejszą gąbką tutaj wyciera, a później jeszcze większą już tak na czyściej, nie? Robi, żeby było to w miarę. Ta strona już jest tutaj pofugowana. O, widać? Może tam widać, może nie widać. Mniejsza z tym. Niemiec będzie zadowolony. Tylko powie jak zwykle, kurczę, myślałem, że będzie szybciej. No ale on sobie może myśleć, a my robimy cały czas i tyle. Ja właśnie miałem kawę, czas, coffee pauzę, więc teraz trzeba kończyć nagrywanie i iść do roboty, do malowania, bo niestety nie każdy może mieć wolny weekend. Także Darek, pozdrowienia jeszcze raz. Jeszcze raz pozdrawiam. Pomachaj ręką nam. Żonę, syna. No, żonę, Anię. Syna Igorka. I Heniu pozdrawia Edytkę. I Asię. I Pawła. I Martynę. I wnuczki. Dwójkę. I dwójkę wnuczków. Trzymajcie się. Pozdrawianka.